58 odcinek Teletubbiesów został zbanowany na całym świecie. Ale czy tak naprawdę powód, przez który ten odcinek został zakazany, był słuszny? Otóż dzisiaj my się temu przyjrzymy. Tak więc jeszcze jakbym mógł Ciebie poprosić o zostawienie tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, to byłbym mega wdzięczny. A teraz ruszajmy już z tematem. Teletubbiesie to są dziwne stworzenia, które mieszkają w Tubilandzie, a sam serial był emitowany przez 20 lat. I przez pierwszych kilka lat Teletubbiesie były odgrywane przez ludzi. I faktycznie do momentu rozwoju komputerowej animacji w środku tych kolorowych postaci byli ludzie. Głównymi postaciami w serialu był Tinky Winky, Dipsy, Lala oraz Po. Sam serial polegał na tym, że przyglądaliśmy się codziennym czynnościom tych postaci i widzieliśmy, jak jadły, piły i się bawiły. W zasadzie to działało tak, jakby my obserwowali zwierzęta w zoo. Na tej podstawie też powstała kiedyś pewna teoria. Jeżeli ktoś tego odcinka nie oglądał, to polecam. W każdym razie czynności tych postaci były naprawdę nieszkodliwe. Tak więc dlaczego 58 odcinek tego serialu został zakazany? Może przez jakiś wypadek na planie, a może coś innego niepokojącego się wydarzyło w tym serialu? Otóż nie, ten odcinek został zbanowany, gdyż był zbyt mrocznym odcinkiem. A w zasadzie to nawet nie cały odcinek, a jego fragment. Polegający na tym, że mieliśmy niedźwiedzia, który się krył w różnych miejscach. I w tym w zasadzie nic nie było niepokojącego. Ale po jakimś czasie również pojawił się lew. Tam jest wielki lew, dziki ze mnie zwierz. Który został już wcześniej zapowiedziany w serialu przez bardziej mroczną muzykę. Jak on wychodzi, to sam mówi, że wszyscy się go boją. Ale czy tak naprawdę jest czego się tu bać? Otóż nie wydaje mi się. Może jedyne co tutaj może być straszne, to jego uśmiech. A w zasadzie to, że on ma narysowany uśmiech, ale tylko część pyska mu się otwiera i ma tam zęby. To w zasadzie trochę przypomina animatroniki z FNAF-a. Ale oczywiście jak powstawał ten odcinek, to nikt nawet nigdy nie myślał o tym, że powstanie taka gra jak FNAF. Wracając do samego odcinka, to niedźwiedź się chowa, ale w koszulka. I niby w teorii tutaj nie ma nic niepokojącego. Ale jak się nad tym głębiej zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że to trochę przedstawia polowanie. No że wiecie, lew jest niczym predator i łapie swoją zdobycz po to, by mieć kolację. No generalnie jest tutaj przedstawiony naturalny krąg życia, że w zasadzie silniejszy zjada słabszego. A kuku, a kuku! Jam jest straszny lew i misia znaleźć chce. I w zasadzie to, co wam teraz przedstawiłem, to był jeden z głównych powodów, dlaczego ten odcinek został zakazany. Ale też na to najpierw należy zwrócić uwagę, że ten odcinek trafił do normalnej emisji na całym świecie. Stąd ja wam mogłem pokazać polską wersję. I tutaj zatrzymajmy się na pewien moment. Jak myślicie, kto jest odbiorcą tego typu seriali? No raczej nie osoby mające 10 lat, a raczej takie mające 2 lub 3 latka. I dla takich osób mroczna muzyka plus lew z zębami może być czymś strasznie niepokojącym. I w zasadzie to tak było, gdyż to właśnie ta scena z lwem, co się uganiał za niedźwiedziem, spowodowała, że wiele maluszków zaczynało płakać oraz zaczynała się bać tej animacji, której tak naprawdę nie powinny się bać. Wówczas po masie skarg i zarzutów BBC postanowiło ten jeden odcinek wycofać z emisji. Szczerze powiedziawszy, to większość z nas to raczej by ten serial wyłączyła z tego powodu, że jest po prostu nudny, niż z tego powodu, że jest straszny. I w zasadzie dla większości z nas to, co teraz pokazałem, nie jest żadnym powodem dla banowania takiego odcinka. Jednakże coś, co nam się wydaje być normalnym dla najmłodszych, może wcale takie nie być. Mam nadzieję, że w miarę wytłumaczyłem wam, dlaczego ten odcinek Teletubbiesów zniknął z emisji. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.